siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2. Właśnie mam mojego pięknego Eclipse'a i wiecie co? Mam ochotę go ulepszyć. Dzisiaj będziemy się bawić tym samochodem, będziemy go ulepszać do maksa, składać mu po prostu wszystko co najlepsze. Unikalne części, bodykity szerokie, co tylko dusza zapragnie. Bo to jest mój ulubiony samochód. To jest samochód, który chcę sobie tutaj ulepszyć, wymaksować. Chcę, żeby był po prostu najlepszy z najlepszych. A tutaj mamy salon do tuningu osiągów i za chwilkę tutaj zrobimy niezły bałagan. A tu mamy jakiś wyścig. StreetX. Wchodzimy, oh yeah. Od razu wszystko kupujemy. Co tu jeszcze? Nie możemy jeszcze trzeciego poziomu kupić. Wow, ale mi staty skoczyły. O rany, co to będzie? Co to będzie? Skrzynia biegów. O, nie mogę jeszcze drugiego pakietu zainstalować, ale zawieszenie już mogę sobie tutaj ulepszyć do drugiego poziomu. Spoko. Tlenek azotu. Pyk, kupujemy wszystko. Okej, i okej. Trójkę mamy? Jeszcze nie. Okej. Jeszcze redukcja wagi. Okej, i turbo. Wow. Wiecie co to będzie teraz? To będzie to. Chodźmy teraz szybko trochę ulepszyć ten samochód, znaczy przerobić do moich wymagań. Teraz mamy tak. Tak. Tego nie możemy jeszcze ulepszyć. Pyk. 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 Ciekawe jak w ogóle będę driftował tym samochodem. Nieważne. Tutaj możemy driftować wszystkim. Chodźmy na drag. Na dragu weźmiemy sobie również przyspieszenie. Troszeczkę zwiększymy. Front tire grip. Bo musimy tutaj mieć jak największy docisk. Z tyłu nie bardzo. Tutaj dajmy sobie tak, jak zwykle, standardowo. Bo na tych obrotach przeważnie się jeździ, tam potrzebna jest największa moc. Nitro sobie tak zrobimy i tak skompletowaliśmy sobie drag. Teraz chodźmy sobie na drift. Drift damy maksymalne przyspieszenie. Tutaj damy sobie wysokie zawieszenie na tył i trochę niższe na przód. Nie wiem co to da, ale super. Bawię się po prostu. No dobra, tutaj mamy, damy sobie słabą przyczepność na tył i damy sobie tutaj na ładniejszy start, wyższe obroty nas nie interesują. Okej, i turbo tak samo. Super, nitro tutaj nie używam, więc to jest nieważne, zapisujemy. StreetX. Damy sobie tutaj jak najniższe. Tu może być. I damy jak największą czułość skrętu, to jest chyba tak. I jak największe przyspieszenie. Ok. Tu niech sobie zostanie. Tutaj damy sobie tak. I tutaj damy sobie tak, tak i tak. Nitro jest tutaj również nieważne, zapisujemy sobie profil i chodźmy teraz do URA, to jest chyba nieważne. Zapisujemy wszystko i nasz samochód, znaczy mój samochód, nieważ, powinien teraz pięknie, pięknie śmigać. Oh yeah! To jest to! Słuchajcie, chciałbym mieć ten samochód w rzeczywistości. On wcale nie jest drogi, na polską kieszeń w sam raz. Dobra, chodźmy na drift, zobaczymy.
Zaraz pójdziemy też do salonu tuningu wizualnego. No wszystko teraz zrobimy. Mam mojego Mitsubishi. Nic więcej się nie liczy. Okej. Pięknie. Tak jest. Szkoda, że nitra nie można włączyć, co? Oooo! Tutaj się operuje tylko jedynką i dwójką. Oh yeah. Oooo! Ale tutaj już te biegi się dużo lepiej przełączają niż w tej Corolli mojej poprzedniej. Cholera jasna, jeszcze mi się mieszają te biegi. Ale dam sobie radę, spokojnie. Nie wiem, który tam jestem. Lucek, pierwszy, dobrze. Oj, powiem wam, że ze zmianą biegów jest zabawa i to ładna. Już nie jest tak łatwo na driftach, o nie. Ale to dobrze w sumie, więcej zabawy. O kurde. Prawie bym rozwalił samochód i stracił wszystkie punkty. Oh yeah, pięknie. Pięknie. Rozpędzamy się i drift. O, słabo to wyszło. Okej, dajcie mi się skupić. Aj, jedynka za wcześnie. Znaczy za późno w sumie jedynkę wrzuciłem. Słabo coś to poszło. Oj. Jest! Pięknie! Kurde, jak ta pompa tu syczy. Masakra! To jest to! Kurde, czekałem na ten samochód naprawdę bardzo długo, robiąc te odcinki. W końcu mogę się nim pobawić. Ale prawdziwa zabawa zacznie się za chwilę, jak wejdziemy sobie do salonu, do tuningu. Wyglądu, oh yeah. A tutaj będą już nowe części. Zobaczmy sobie, co ja teraz odblokowałem. Jakieś tam część wizualna. Wszystko sobie zaraz przetestujemy. Ale najpierw chodźmy sobie coś upgrade'ować. Tutaj po prawej stronie był salon do tuningu. Takiego opcjonalnego, jakiś tam bajerów, żeby powstawać, tak? Nas interesuje teraz wygląd taki zewnętrzny, typu jakieś spoilery, nie spoilery. Chociaż ten spoiler fabryczny, on mi się bardzo podoba, ja chyba go nie będę zmieniał. Mamy Street X. Okej, i tutaj mamy piękny salon zielony, gdzie sobie za chwilkę pięknie zupgrade'ujemy nasz piękny, przepraszam, mój piękny samochodzik. Nie ma żadnej kasy, wchodzimy do środka. Oh yeah. Jeszcze nie ma tych fajnych zderzaków, tak? Jak wygląda standardowo? Dajmy sobie to na razie. Z tyłu dajmy sobie takie coś. I z boku dajmy sobie... Dajmy sobie to. Spoilery nie zmieniamy, oj nie. Maska, trochę słabo ją widać. A dajmy sobie, nie, tej nie chcę. A standardowa? Standardową zostawimy. Wlot powietrza? Nie. Przednie światełka? Tak jest. O! Może być.
lusterka. No zostawmy sobie te końcówki wydechu. O tak. I felgi. Standardowe felgi mi się niespecjalnie podobają. Ale to, co oferuje Need for Speed Underground pod względem tuningu, to jest... To jest to po prostu. Oh yeah. Tak jest. Nie, już nic tutaj nie zmieniamy. Co tu możemy sobie zmienić? Maskę możemy dać karbonową z włókna węglowego. Tylko szkoda, że nie ma prostej. Dobra, niech będzie sobie ta. Chyba nic tutaj innego z włókna nie będę dawał. Okej, i teraz chodźmy sobie może przemalować nasz samochodzik, znaczy mój samochodzik. Oh yeah! Kurde, uśmiech z twarzy mi nie będzie schodził przez ten cały odcinek chyba. Jedziemy sobie przemalować mojego Eclipse'a. Tutaj jest salon do tuningu wizualnego, w sensie przemalowania i tak dalej. Proszę was uprzejmie, wchodzimy do środka. Jaki kolorek? Trzeba myszką tutaj pomyszkować. No, schowaj się, schowaj się. Schowaj się, jest. Dobra, metalik. Wezmę sobie jakiś metaliczny kolorek. Niespecjalnie podoba mi się ta paleta. A ta? Te mi się nie podobają kolory. Zwykłe jakieś, co? Zielony? No to weźmy metaliczny, jakiś zielony. A powiedzmy ten. Niech będzie sobie. Teraz chodźmy zobaczyć, co tu jeszcze mamy do przemalowania. Felgi. Wow, fajne te kolorki. Czerwone, żółte. Nie, niech będą sobie takie siwe, szare. Hamulce. Dajmy żółte. Oj, nie można jeszcze tego pomalować. I to może na czarne jakoś sobie maźniemy tutaj. Jakiś ciemny kolor, niekoniecznie czarny. Wow. Jakieś winyle? Ja wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co tu dać. Okej, może to. Weźmy sobie jakiś tu kolorek, wybierzemy. To gówniano wygląda. W ogóle... Jakoś mi nie pasuje nic, żeby nakładać do tego samochodu. Wild. Wild. O. To wygląda fajnie. Pierwszy kolor. Dajmy sobie taki. Drugi kolorek dajmy sobie żółty. A ostatni kolorek dajmy sobie powiedzmy biały. Okej. Dodajmy sobie jeszcze coś. O kurczę, jakieś napisy, to nas nie interesuje. O, na cały ten, na całą karoserię maźniemy sobie coś. Zobaczmy i teraz wybierzmy sobie pierwszy kolor zielony. Oh yeah. I drugi kolor. Czarny? Czarny dajmy sobie. Pięknie. No i dobra, wystarczy taki Mitsubishi Eclipse, piękny. Yeah. Jak to w ogóle wygląda? Wow. Jeszcze tylko trzeba założyć tutaj szeroki body kit i to będzie to, mówię wam. No dobra, chodźmy sobie teraz przetestować mój piękny samochodzik na dragu. Myślę, że będzie dużo lepiej niż poprzednio, co? Tutaj mamy jakiegoś draga od sponsora. Wow, to jest to. Fajnie brzmi w ogóle. 2000 coś tam 100 gotówki dostanę. Sporo. Okej. Jest! O! Wow, milimetry normalnie.
Gdzie oni tam są? O, są niedaleko. Trochę sam spieprzyłem na początku, no ale trudno. O kurczę. To jest to. No i super, wygraliśmy sobie bez żadnego jakiegoś tam problemu. Kupę kasy dostałem. Co tutaj mamy? Headlights. Ale mi się podobają te, które mam. Chociaż mogłyby być też trochę inne, bo te same miałem właściwie w Corolli, tak? Okej, cofamy sobie, cofamy. Tutaj zawsze były jakieś ukryte wyścigi, wiecie? To jest jakaś fabryka, nie? Jakaś fabryka metalu, czy coś w tym rodzaju. Jakaś huta, czy coś. Okej, a tutaj coś mamy? Nie, chyba tu jest w miarę czysto, tak? Fajnie sobie zwiedzać te stare takie obszary. Ja mówię wam, w tą grę, mimo że ona jest dosyć stara, bardzo stara w sumie jest, nadal gra się fajnie. To jest niesamowite, co nie? Chodźmy sobie tego gościa może tutaj rypnąć. Je też, ich też trzeba atakować tutaj, bo dostaje się przecież, wiecie co, nie? Unikalne jakieś części i tak dalej. To jest ważne. Pojedźmy sobie tutaj. Ojej, ale skopałem. Nie wiedziałem, że tutaj jest tak ostro. Dobrze, i teraz sobie pojedziemy tutaj. I tu. A właśnie, tutaj jest najdłuższa prosta w tej grze. Pojedźmy sobie. Zobaczymy, ile teraz mój Mitsubishi Eclipse wyciągnie. Myślicie, że zgubię go na prędkość? Raczej wątpię. Te boty są tak skonstruowane, że raczej na prędkość ich jest bardzo ciężko zgubić. No, zawsze nas doganiają gdzieś tam, prawda? 254. Jeszcze będzie słaby. Jeszcze przecież go mocno nie ulepszyłem. Ale fajnie, że pojawił się w tym momencie gry, że nie pod sam koniec. 302. 303. Oh, fucking shit, ale bardzo dobrze. Teraz sobie pojadę tutaj. A gościu jest w dupie. Wo! Widzieliście to? Masakra, co to było? Jaka rzeźnia. Obserwujemy typa, bo coś z nim jest nie tak. No dobra, to nie był dobry pomysł. Ale bez hitu, jakoś tak... Jezus. Jeszcze gdzieś tam goni. Chowamy się tutaj, ale ten Eclipse wygląda. Nie mogę wytrzymać po prostu. Dobra, pojedziemy sobie tu. Ten gdzieś tam w ogóle skręcił w jakieś maliny. Kurde. No dobra, to wiecie co? Na koniec odcinka pojedziemy sobie jeszcze jakiś wyścig. Jakiś tutaj w okolicy, coś tutaj musi być gdzieś tam. Po prawej stronie mamy drag i okrążenia i po lewej stronie też mamy drag. Pojedźmy sobie tego draga po lewej stronie, zobaczmy co to jest. No to nie będzie trwało długo, bo... Właściwie to powiem wam, że Corollą dużo fajniej mi się jeździło. W sensie ten Eclipse jest trochę bardziej taki ociężały. No ale może to też kwestia tuningu. Dawajcie na lunie, startujemy. Okej, i jedziemy. Jak ta gra wygląda, kurczę, po tylu latach. Jest niesamowite. Nie można... Nie można się napatrzeć. Kurde, jeszcze raz. No, tak nie może być.
bez kitu, jest klimacik, co nie? Okej, i jedziemy. Pięknie. Niesamowita gra. To będzie najdłuższy drag, chyba jaki kiedykolwiek nagrałem. Milimetry. Nie można było skręcić w prawo, ja myślałem, że można. Ach. Nie no, tym razem się uda. Nie no, masakra. Okej. Wyścig drag, podejście numer 1420. No nie, no tym razem to musi się udać. Musi się po prostu udać. Okej, okej. Okej. God damn it. Jeszcze raz. Fajna gra. Nie powiem. No. Jasne, trafolu, chciałbyś mnie zramować. Nie dałem ci się w moim eklipsie. Tak jest! Zwycięstwo jest moje w końcu! Tutaj niedaleko jest jeszcze sklep z częściami do tuningu. W sensie neonki, jakieś tam pierdółki. Pojedziemy sobie... O kurde, to jest... Czemu ja nie jestem tam? No dobra. Najwyżej sobie te sprawy porobimy w następnym odcinku. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie i trzymajcie się. Do zobaczenia, na razie. Cześć.